Po wielu latach Radio Emiter mamy teraz studio Emitter. Ono ewoluowało w ramach rozwoju technologii. Najpierw było Radiem studenckim nadawanym poprzez głośniki w akademikach. Potem przeszliśmy na radio rzeczywiście falowe, potem internetowe, a teraz mamy zupełnie nową jakość, a mianowicie studio podcastowe, ale też wideokastowe. Mogą z niego korzystać zarówno studenci, jak również pracownicy Politechniki Opolskiej, dlatego tym wielka przyjemność móc otworzyć te studio które mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Studio podcastowe Emitter składa się z trzech pomieszczeń. Dwa pomieszczenia to studia nagraniowe wyposażone w mikrofony. W każdym studiu możemy podłączyć pięć mikrofonów. Są, w każdym studiu także są cztery kamery wysokiej rozdzielczości plus laptop, który jest jakby piątym źródłem. Jesteśmy w stanie to miksować, nagrywać i ewentualnie transmitować na żywo na cały świat. W trakcie prac przygotowawczych i remontowych zabezpieczyliśmy całe archiwum RadiAmiter, które składa się z kilku tysięcy taśm analogowych. Będziemy próbowali je oczywiście odtworzyć, ale zobaczymy, czy będzie jeszcze taka możliwość. Pierwszy cykl podcastów to inicjatywa studentów w kierunku zarządzanie trzeciego roku w ramach zajęć zarządzania projektami. Podjęli się tego trudu, aby przygotować, zorganizować, nagrać i wyemitować cykl o nazwie Studencki Podsłuch. Jest to pięć odcinków, które traktują o studiowaniu.